Tak. Tyle krótkiego wstępu. Przechodzimy do najważniejszego punktu tegorocznej Biblioligi Lokalizacji, czyli rozpoczniemy od wyróżnienia drużyn. I znajdowały się na najwyższych pozycjach. Także śmiało można powiedzieć, że jest to najmocniejsza grupa. Wielkie brawa! Gratuluję. Kto jest kapitanem u was? Gratuluję. Kto jest kapitanem? Jedna z... Pierwsza z prawej. Stracona bramka w ostatniej sekundzie was trochę. Gratuluję. Ale to jest sport. Gratuluję. To są ci znakomici chłopcy młodsi z 2.10. Którzy wygrywają wszystkie turnieje ogólnopolskie. Bramka stracona praktycznie po czasie. No ale... Kto jest kapitanem? Kevin! Artosz. Artek, proszę cukiereczki, podziel się z chłopakami po całej ceremonii. Uwaga, teraz zdjęcie. Pan zrobi zdjęcie, uśmiech. Dobra. Gratuluję. Gratulacje. Uwaga, zdjęcie jeszcze, uśmiecham się. Dzięki, że przyjechaliście na turniej. Gratuluję. Gratuluję. Pamiętkowy puchar za zajęcie trzeciego miejsca. Najsilniejszej grupie, to najsilniejsza, najmocniejsza grupa. Macie świetny zespół. To dla was super. Powodzenia. Wielkie brawa. Uwaga, teraz zdjęcia. Tam się uśmiechajcie, jak się radę. Wydzielając drugie miejsce. Wielkie brawa dla nich. Co tam z nóżką? Wszystko dobrze? Dobra. W tym miejscu trzeba dodać, że puchary za pierwsze trzy miejsca w grupie A zostały ufundowane przez prezydenta miasta Krosna. Wielkie brawa! Kozaku, gratuluję wam serdecznie. Puchar, cuksy w Jasienicy w parku dzisiaj wieczorkiem można spokojnie skonsumować. Umówcie się, siądźcie sobie i zjedzcie. Gratuluję naprawdę wysokich umiejętności. Gratuluję. Gratuluję serdecznie. Gratuluję. I zapraszamy kapitana drużyny po obu kucharu za zwycięstwo grupy A w Biblioligi Lokalizacji. Kozacy. Grupy A, która była zdecydowanie najmocniejszą grupą. Mistrzowie. Wielkie brawa dla niej. Gratulacje. Dziękuję.
Gratulacje. Do zdjęcia. Ustawiamy się do zdjęcia. Puchar do góry. Tak jest. W tym sposobem uchorowaliśmy drużyny.